Panie wójcie, co widzimy w pana tle? Jesteśmy w miejscowości Poroszuki, to jest kolejny odcinek budowy drogi gminnej, tym razem 1300 metrów, koszt zadania duży, 2 miliony 450 tysięcy. Kolejny odcinek na ukończeniu, tu jest, były kolizje elektryczne, oświetlenia ulicznego, wszystkie kolizje zostały usunięte i kolejny odcinek drogi utwardzonej powstaje w Poroszukach. I tym sposobem, pokazując to, co ostatnio żeśmy wybudowali w te wakacje, co zostało wybudowane, to jest te 8,5 miliona złotych. Jesteśmy już po kolejnych przetargach, kolejne 4,5 miliona złotych czeka. 4,5 miliony na wydanie. Po przetargach jesteśmy, ale to na osobny temat. Na chwilę jeszcze wróćmy do Poroszuk. Akurat ten odcinek drogi, który jeszcze czeka na asfalt, dywanik asfaltowy, poprowadzony został bardzo fajnie, meandruje w środku lasu, przez las, wychodzi w miejscowości wśród zabudowań. Jeden z ładniejszych odcinków drogowych na terenie gminy Biała Podlaska. Tak, to taki będzie... Trochę rekreacyjny. Dokładnie tak chciałem powiedzieć. To będzie taki odcinek rekreacyjny przez las. Bardzo fajna droga, nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale i dla rekreacji, dla rowerów. Także inwestujemy w te drogi, nie żałujemy pieniędzy.